Potrzebowaliśmy partnera, który z jednej strony wie, jak robić vlogi i podcasty, z drugiej strony wie, jak wykorzystać te formy przekazu w mediach społecznościowych, a z trzeciej zna specyfikę branży IT, do której my jako CRN Polska ze swoim przekazem docieramy. I właśnie te wszystkie trzy elementy mamy tutaj w jednym miejscu w Social Cube i to na naprawdę bardzo dobrym poziomie w każdym z tych aspektów. Kilka elementów, ale powiem o jednym, to znaczy o atmosferze. Ona jest bardzo dobra, pozytywna, dzięki czemu my jako prowadząca audycję lepiej się w tym czujemy. Mam nadzieję, że lepiej to robimy dzięki temu, ale także nasi goście, których zapraszamy, też dobrze się czują z korzystnym wpływem na jakość naszych wspólnych projektów. Jeśli chodzi o efekty biznesowe, to zaczęliśmy współpracę z Social Cube jakiś czas temu, ale jeszcze to nie jest ten moment, żeby je podsumowywać. Natomiast oceniam, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć zakładany cel. Jeśli zaś chodzi o moje prywatne korzyści ze współpracy z Social Cube, to powiem tak, no dla dziennikarza w tych czasach jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, jak prowadzić vlogi, jak nagrywać audycje i tego właśnie uczę się od najlepszych w branży tutaj w Social Cube. Współpracę Social Cube poleciłbym osobom i firmom, które szukają takiego partnera, który nie tylko dowozi umówione projekty, nie tylko dowozi je na wysokim poziomie, ale także takim, które szukają partnera, który staje na wysokości zadania w momencie, kiedy pojawiają się jakieś nieoczekiwane sytuacje czy nieoczekiwane pytania. I wtedy Social Cube potrafi na bieżąco sobie z tym radzić.